Zaczynamy, witam serdecznie, mamy dzisiaj czwartek. Jeszcze piątek, sobota i wielka niedziela. Ja dzisiaj mogę stanowić inspirację dla tych, którzy się zastanawiają, jaki wzór namalować na pisankach. Zapraszamy na granie na ekranie. Oto pierwszy konkurs, tu jest rozwiązanie. Za chwilkę powiem o co, ale właściwie od razu wam powiem o co chodzi. Szukamy zwierzęcia na literę S. I tutaj nie ma tablicy, nie będziemy długo grać w ten konkurs, bo to jest proste, znane dobrze hasło. Taki konkurs na rozgrzewkę, ale 1000 zł to też na rozgrzewkę. Może rozgrzać taka kwota. Zapraszam serdecznie widzów pełnoletnich, możecie się zgłaszać, jeśli macie ochotę, ze zwierzęciem na literę S, pod te numery, które widać na dole ekranu. Pamiętajcie o tym, że jest opłata za każde połączenie, takie, które trafi, jak i takie, które nie trafi na antenę, ale to jest opłata za połączenie, a nie za czas jego trwania. A jak ktoś wygra dzisiaj, czego życzę, a nagrody dzisiaj będą oszałamiające i ja wiem, co mówię. Naprawdę zobaczycie, że tego się nikt nie mógł spodziewać. Ogromne pieniądze dzisiaj mamy zamiar rozdać w tym programie, no bo święta się zbliżają, robimy takie przedświąteczne porządki, wymiatamy wszystko, co tam nam zostało. Więc kto dzisiaj wygra, ten może się spodziewać przesyłki pieniężnej szybko, bo my wyślemy pieniądze w ciągu 5 dni roboczych. Pula nagród w naszej super loterii TVN to aż 4 miliony złotych, a regulamin naszego programu został zatwierdzony przez dyrektora Izby Celnej i program jest realizowany w oparciu o licencję wydaną przez niego. Więcej szczegółów pod adresem www.tvn.pl i na 860 telestronie. A teraz się zajmijmy już tą kopertą, bo 1000 zł pierwszy warto byłoby wydać komuś za zwierzę na literę S. Halo, dzień dobry. Szakal. Nie, to nie jest szakal. Pozdrawiam, do usłyszenia. Zapamiętujemy, że to nie jest szakal i kto ma nowe zwierzę na literę S, niech się zgłosi, bo 1000 zł może wygrać. Halo? Halo? Dzień dobry, zwierzę na S? Sum. Nie, nie, to nie jest dobra odpowiedź. Sum to nie jest to zwierzę, które mam ukryte w kopercie, chociaż i szakal, i sum to są zwierzęta na literę S. Kto ma jeszcze jakąś inną propozycję? Szybciutko. Zwierzę na literę S za 1000 zł. Halo? Suseł. Nie, też nie suseł. Pozdrawiam, do usłyszenia. Kto ma jakąś inną propozycję? Bo ja mam aż 1000 zł. W pierwszym konkursie tak wysoka nagroda, a to dlatego, że dzisiaj wszystkie nagrody będą wyższe niż się tego spodziewacie. Halo, dzień dobry. Halo? 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 Dzień dobry, zwierzę na literę S. Szakal. A było już, była ta odpowiedź. Sum, szakal, szakal po raz drugi. Zapraszam widzów pełnoletnich, proszę o tym pamiętać i słuchajcie siebie nawzajem, żeby siebie nie powtarzać. Halo? Po sobie nie powtarzać. Halo, dzień dobry, proszę podać zwierzę na literę S. Słoń. Nie, to nie jest słoń. Pozdrawiam, do usłyszenia. Kto ma jeszcze jakieś inne zwierzę na literkę S, zapraszam serdecznie, bo się bawimy, bo gramy, a nasz program trwa niecałe pół godziny, a z tego już parę minut za nami, a 1000 zł można wygrać. Halo, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, zwierzę na literę S. Sowa. Nie, nie, nie sowa też. Jeszcze raz przypomnę, że tylko osoby pełnoletnie. Dzisiaj będę to chyba mówiła częściej niż zwykle, bo dzieci dzisiaj nie poszły do szkół i może ich korcić. Halo? Tak. Dzień dobry, witam. Proszę Dzień podać dobry. Zwierzę na literę S. Shop. Shop też nie, to nie jest dobra odpowiedź. Szukamy dalej i to szybko, szybko to robimy, żeby szybko zdobyć te pierwsze pieniądze. Szakal, sum, shop. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jak jest? Nie, też nie skunks. Pozdrawiam, do usłyszenia. I następna już propozycja, jeśli jest jakaś, przychodzi wam coś do głowy. Jeśli tak, to zapraszam, bo można to zrobić. Można wygrać 1000 zł całych. Halo, dzień dobry. Sowa. Nie, też nie sowa. Jakie jest jeszcze zwierzę na literę S? Tutaj jest w tej kopercie, aż mnie parzy ta koperta. Tak bym chciała ją już otworzyć i komuś pokazać, że ta odpowiedź, która padła na antenie, to była właśnie ta sama warta 1000 zł. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Zwierzę na literę S. Sarna. Nie, też nie sarna. Kto ma jakąś inną propozycję? Tak będę mówić za każdym razem, ale mam nadzieję, że już niedługo tak będę mówić i że za chwilę komuś uda się rozwiązać naszą zagadkę. Halo, dzień dobry. Ale jak tak będzie, to nam się nie uda rozwiązać zagadki. Proszę się nie rozłączać, bo w ten sposób rezygnujesz z szansy wygrania pieniędzy. I teraz uwaga. Pojawiła się odpowiedź, będę podpowiadać, uwaga. Pojawiła się odpowiedź sum, tak? I to zwierzę, które mam w kopercie, też pływa. O, tutaj proszę, rybki pływają. To też pływa, ale to nie jest sum, bo to już było na antenie. Halo? Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie to może być zwierzę? Surykatka.
Nie, ja myślę, że pan nie usłyszał mojej podpowiedzi. Nie jestem pewna, czy to pływa, bo to pływa. To o, tak jak to, co widzicie w akwarium, to zwierzę, które mam w kopercie, głównie pływa. Co to jest? Na literkę S. Pływające, ale nie sum, bo ta odpowiedź już padła na antenie. Kto ma jakąś inną propozycję? Zapraszam. Proponowałabym skorzystać z tej podpowiedzi, żeby już nie błądzić, nie podawać zwierząt, które nie pływają, bo wiadomo, że to zwierzę jest pływające. Halo, dzień dobry. Może to sandacz? Nie, to też nie jest sandacz. Szukamy dalej, pozdrawiam. Czy ktoś ma jeszcze jakieś inne pływające zwierzę na literę S? Nie sum, nie sandacz, tylko 1000 zł do zdobycia za tę odpowiedź, na którą teraz czekam. Jeśli masz jeszcze jakąś propozycję zwierzę pływające na literę S, zapraszam, śmiało. Halo, dzień dobry. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę podać odpowiedź. Szczupak. Szczupak też nie, ale ja chyba znowu muszę przypomnieć o tym, że tylko osoby pełnoletnie mają prawo się do nas zgłaszać i wygrywać pieniądze. To jest najważniejsze, bo nawet jeśli ktoś młodszy odpowie i odgadnie hasło, to niestety nie będzie mógł wygrać pieniędzy, więc tego lepiej nie robić, a za takie połączenie też trzeba zapłacić. Nie wiem, czy rodzice będą szczęśliwi. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to może być zwierzę na S? Skalar. Nie, sum, sandacz, skalar i szczupak. Mieliśmy już na antenie 4 pływające zwierzęta na literę S. I ja myślę, że teraz już się powinno udać. Kto ma jeszcze jakąś propozycję? Czeka na ciebie 1000 zł i czeka na nas kolejny konkurs, w którym będą kolejne, jeszcze większe, jeszcze bardziej niezwykłe zadania i nagrody. Dlatego nie traćmy czasu. 1000 zł powędruje do, bardzo proszę, teraz już rozwiązanie naszego konkursu. Ale byłoby cudownie, gdyby się tak stało. Czy jest ktoś gotowy do udzielenia odpowiedzi? O, jest, proszę, halo? 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 Dzień dobry, pływające zwierzę na S? Skalar. Nie, przed chwilą była ta odpowiedź. Musiał pan być zajęty może wykręcaniem telefonu. Ta odpowiedź już padła na antenie. Szukamy, jeszcze szukamy, szybciutko, ale już nie szukajmy długo, rozwiążmy ten konkurs. Przejdźmy do następnego. 1000 zł może być twoje już teraz. Wyślemy w ciągu 5 dni roboczych. I słuchajcie, umawiamy się tak, że ja ustawiam zegar na 1 minutę, bo już długo gramy, długo szukamy tego zwierzęcia. 1 minuta na odnalezienie nazwy zwierzęcia na S. Czas start. Nie sum, nie szczupak, nie skalar i nie sandacz. Halo? Halo? Dzień dobry, jakie zwierzę na S? Sardynka. Nie, też nie, niestety nie. Pozdrawiam, do usłyszenia. Uwaga, do końca konkursu niecałe 50 sekund. Kto jeszcze da radę wymyślić jakieś nowe hasło na literkę S? Szukamy nazw zwierząt i na dodatek powiedziałam, że jest to zwierzę pływające. Potrafi pływać, naprawdę. Halo, halo, dzień dobry. Może teraz się uda, kończymy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jakie zwierzę na S? Sprot. Nie, nie, nie szprot. Pozdrawiam, ojej. 20 sekund tylko do końca. Czy jeszcze ktoś z jakąś nową propozycją zdąży zagościć u nas na antenie? Co chwilę dostajecie taką szansę. Słyszycie to sami. Raz za razem jest ktoś na antenie i za każdym razem to jest szansa wygrania tych pieniędzy. 1000 zł. Uwaga, ostatnie sekundy. 7, 6, 5, 4, 3... O, i w ostatniej sekundzie jeszcze jedna szansa. Może się uda, halo? Życzę. No nie, ja już tu kciuki zaciskałam mocno. Uwaga, uwaga, tym zwierzęciem pływającym, na pewno wiecie, co to jest, nawet wiecie pewnie, jak to wygląda, słoń morski. Gramy dalej, 1000 zł. Nie wydałam 1000 zł. Co ja mam teraz zrobić? To ja sobie zostawię ten 1000 zł jako pierwszą nagrodę w naszym kolejnym konkursie, do którego zapraszam. Proszę bardzo. Kolumny. Kolumny to trudny konkurs. On z rundy na rundę staje się coraz trudniejszy. Zaczynamy od 1000 zł. I teraz uwaga. Mamy 5-literowe słowo i uwaga, wpisane aż 3 litery.